Modrą Sowę miałem puścić, sorry, dobra. Ale jest sens to oglądać? Spartiatix! No to jest ta Mądra Sowa, ten nowy kanał. 10 najstraszniejszych rzeczy uchwyconych przez rejestrator samochodowy. Ty, normalnie jest sowa i se gada. W ogóle jak kanał dla dzieci, a zobacz te miniatury. Ja pierdzielę. Niezłe dymy. Cześć, witajcie w nowym filmie. W dzisiejszych czasach wiele samochodów posiada rejestratory. Jest to bardzo przydatne, jeśli na przykład braliście udział w Tak kolizji głośno. lub wypadku, ale są też rzeczy nagrane rejestratorami samochodowymi, które są dość przerażające i tajemnicze. Ponieważ pierwszy film był bardzo dobrze oglądany, postanowiliśmy zrobić część drugą. Więc chwyć coś do jedzenia i picia i baw Nie, się dobrze dobrze, jest. oglądając 10 najstraszniejszych rzeczy uchwyconych przez rejestratory samochodowe. Część Część druga. druga. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. W ciemną, upiorną noc mężczyzna jechał przez las, gdy nagle znikąd jakaś postać przekroczyła zaśnieżoną Czego drogę. nie można, Feniks? Nagrywać z kamerek w samochodach już nie można, jak to? To nagranie z kamery zostało podobno nakręcone w Baszkortostanie, obszarze w pobliżu Uralu w Rosji. Zdaniem wielu osób musi to być dowód na to, że Yeti i Nerwarian. gatunek Z jednym zdjęcie zrobił. olbrzymiego ssaka naczelnego naprawdę istnieje. Czy ta osoba mogła właśnie uchwycić jedną z najbardziej wiarygodnych obserwacji Yeti w historii na swojej Easter kolizie egg samochodowej? Nerwarian. Jeśli przyjrzymy się na Ale gdzie on ma tego Yetiego, bo ja nie widziałem. przekroczyła zaśnieżoną drogę. To nagranie z Kurde, bo nie widzę, gdzie on jest. W ciemną, upiorną noc mężczyzna jechał przez las, gdy nagle znikąd A! jakaś postać przekroczyła zaśnieżoną drogę. To nagranie z kamery zostało podobno nakręcone w Baszkortostanie, obszarze w pobliżu No Uralu w było tam Rosji. coś. Zdaniem wielu osób musi to być dowód na to, że Yeti, gatunek olbrzymiego ssaka Ale naczelnego, naprawdę masuty. Ten Yeti, zobacz. istnieje. Czy ta osoba mogła właśnie uchwycić jedną z najbardziej Chyba ma wiarygodnych młoda. obserwacji Yeti w Czyli historii nie na swojej wyginął. kamerze I nie samochodowej? wyginie nadal. Jeśli przyjrzymy się nagraniu, możemy zobaczyć, że przez chwilę reflektory samochodu świecą na stworzenie, które Nie wyraźnie wiem, chodzi na Lord dwóch Mango. nogach. Weź Kierowca. to zgłoś do Eneby w takim razie. Jeżeli się coś spieprzyło, i tam pomagają w takich przypadkach. Także jak się coś spieprzyło z kodzikiem, to powinni ci pomóc. Ta natychmiast zatrzymuje samochód, a on i pasażerowie nie mogą uwierzyć w to, co właśnie zobaczyli. W końcu decydują się na kontynuowanie jazdy, ale jak można się domyślić, postać zniknęła. Jednak nie był to pierwszy raz, kiedy ludzie zgłaszają obserwacje Yeti w tej okolicy, więc kto wie. To był Numer Yeti na tym 9. zdjęciu, wiecie? Następujący ludzie byli w podróży, gdy nagle zobaczyli białawą postać przecinającą drogę. Nie, no takie Nie wiadomo. nagranie, no ja pierdzielę. Jak nadal może się fascynować takimi filmami, że ten film ma 350K wyświetleń? No jakim cudem ludzie się tym fascynują? Czy to już dla jaj jest oglądane w dzisiejszych czasach, czy nie? No bo nie mogę uwierzyć, że ktoś na poważnie bierze te nagrania. Gdzie się. Lubię takie straszne i dziwne tematy. Znajdują, ale widzimy, że jadą swoim samochodem po przerażającej drodze To głęboko w twój stary nocy. się Co ukrywa byś przed zrobił, gdybyś nagle alimentami? zobaczył straszną postać całkowicie ubraną na biało, która przechodzi przez drogę? Ja prawdopodobnie od razu pojechałbym w drugą stronę, ale ci ludzie decydują się nawet zatrzymać na chwilę, aby zobaczyć, czy uda mi się znaleźć tę postać. Ale jak można się domyślić, postać zdążyła uciec do lasu, więc pojawia się pytanie, co przechodziło przez drogę w tym miejscu? I czy w głębi nocy zatrzymalibyście swój samochód, gdybyście zobaczyli coś takiego? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 8. Na początku można by pomyśleć, że koniki polne nie zrobią nikomu krzywdy. Są one na ogół małymi owadami, ale niektóre mogą rosnąć dość duże. Jednak gdy występują w rojach, może to wyglądać dość przerażająco. To są Poniższe nagranie koniki? z kamery zostało nakręcone gdzieś w regionie Dagestanu w Rosji. Ciężarówka natrafiła na setki milionów gigantycznych koników polnych, Co które ty, co roku co? przemieszczają się z Afryki Północnej lub Azji i żerują na uprawach. W niektórych przypadkach te Ja owady powodują pier... ogromne szkody w uprawach rolników. W tym przypadku było tak źle, że rząd rosyjski musiał ogłosić stan wyjątkowy. Co? To jest prawdziwe? Było tak Czy to źle, jest za że rząd poważnie to, co on teraz mówi? rosyjski musiał ogłosić stan wyjątkowy.
To nie jest jakieś ze skrzydłami zwierzęta? Tylko. Ty no, jakie to jest chore w dupę. Numer 7. Poniższy materiał wideo pochodzi z amerykańskiego stanu Maine, w którym kierowca samochodu imieniu Chet Cook napotkał coś dziwnego podczas jazdy do domu z pracy. Wiele z książek Stephena Kinga o tematyce grozy rozgrywa się w tym rejonie, gdyż jest on znany z aktywności paranormalnej. Jeśli przyjrzymy się uważnie, możemy dostrzec tajemniczą, cienistą postać. Zobacz, kanał strasznie ciekawy, tam są same prawdziwe nagrania duchów. Która przechodzi przez drogę. Niektórzy ludzie uważają, że jest to czarny pies, niedźwiedź lub duży kot. Mężczyzna powiedział, że uznał to za dość przerażające, gdy spojrzał na nagranie z rejestratora. Nawet porusza jak pies. W komentarzach byli także ludzie, którzy pisali, że doświadczyli podobnych nadprzyrodzonych objawień w tym samym obszarze. Ponadto w okolicy znajduje się wiele starych cmentarzy. Ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj... Ale ludzie sobie potrafią nawkręcać, widzowie. Jakieś, że wiesz... W okolicy są cmentarze, czyli przebiegł ci jakiś w dupę demon na drodze przed autem. Nie no. Ciekawy ten film, ciekawy. Boję się to oglądać dalej, ale dobra, da. Lecimy. Mówią, że często wracają do swojego samochodu i widzą, że drzwi są w jakiś sposób otwarte. Według mnie dość przerażające. O Siren Hedzie obejrzyj. Numer 6. Zaraz zerkniemy. Jeśli boisz się klaunów, to poniższy filmik będzie dla ciebie dość przerażający. Andrew, ten demon spijany biegł na imprezę ze swoimi przyjaciółmi. O, klaun z Koszalina! Spotkali klauny. Mówi się, że stało się to w 2016 roku, kiedy obserwacje klaunów były bardzo powszechnie zgłaszane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie w samochodzie zaczęli krzyczeć i możemy zobaczyć, jak klaun biegnie w ich kierunku z miotłą w ręku. W jeszcze innym przypadku samochód policyjny napotyka na dwóch klaunów na poboczu drogi. Tym razem klauni nie mieli szczęścia, ponieważ zostali zabrani na komisariat. Co byście zrobili, gdybyście natknęli się na klauna? Zabrał demony na komisariat. Policjant silniejszy. Jakieś w dupę klauny. Dzięki bardzo, Xenon, za 7 miesięcy. Witam. Zabrał je na komisariat. Numer 5. W Ameryce nie można robić pranków, widzowie, bo jakby nie chcieli iść, to by zaczął strzelać. Widzicie? Muszą przyjechać do Europy, kręcić takie gówno pranki. Na poniższym nagraniu z kamery znajdującej się w radiowozie widzimy olbrzymiego pająka przechodzącego obok. Obserwujemy funkcjonariusza... Ja pierdziele! Te efekty specjalne z Etiopii, no nie wyrobię. Pająka przechodzącego obok. Obserwujemy funkcjonariusza... Nie. ...osoby, która prawdopodobnie trochę za bardzo przekroczyła prędkość. I z lewej strony obrazu widzimy dużego pająka wychodzącego z trawnika, idącego w kierunku funkcjonariusza. Kiedy policjant sam obejrzał nagranie z kamery, też był początkowo zszokowany. Ale muszę wam powiedzieć, że to nie był prawdziwy gigantyczny pająk, a jedynie złudzenie optyczne, ponieważ pająk znajdował się na przedniej szybie samochodu. Ale Nie, już nie wiem, co tu jest... Widzowie, naprawdę nie rozumiem, o co tu w dupę chodzi. Wyobraźcie sobie, że naprawdę napotkaliście takiego gigantycznego pająka, który postanowił za wami pobiec. To nie efekty Wtedy specjalne. Na pewno nie czułbym się już bezpiecznie w tej okolicy. Numer 4. Niezależnie od tego, czy wierzysz w wielką stopę, czy nie, były liczne obserwacje uchwycone przez kamery, w których ludzie wierzą, że to małpopodobne stworzenie naprawdę istnieje. Poniższe wideo zostało pierwotnie nakręcone w 2016 roku w Rosji, a to nagranie z kamery samochodowej sprawia, że eksperci drapią się po głowach. Ludzie siedzący w samochodzie jechali po leśnej drodze gdzieś w południowej części Uralu, kiedy zobaczyli coś biegnącego w ich kierunku, co wyglądało bardzo podobnie do wielkiej stopy. Jeśli przyjrzeć się bliżej, stworzenie wydaje się chodzić na czworaka w sposób podobny do goryla, co czyni go bardzo... Ty, ale tu jakiś typ bliżej. Na tym filmie analizuje... To zdjęcie w mgle do tego zdjęcia, czyli on fake zdjęcia analizuje do fake zdjęcia, że to jest wielka stopa. Ciekawe. Przyjrzeć się bliżej, stworzenie wydaje się chodzić na czworaka. Głęboka analiza. Goryla, co czyni go bardzo wiarygodny. Co o tym sądzicie? Czy wielka stopa naprawdę istnieje, lub co innego może to być? Numer 3. Chyba naprawdę wielka stopa. Nic Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem w nocy i nagle natrafiasz na postać stojącą nieruchomo na środku drogi. To przydarzyło się mężczyźnie o imieniu Dave i chociaż nie wiemy, gdzie to się dzieje, to jest to dość przerażające, aby natknąć się na coś takiego. Opis filmu mówi, że jest to duch, który został uchwycony rejestratorem samochodowym.
ale moim zdaniem wygląda to bardziej jak prawdziwa osoba. Chociaż niektórzy ludzie w komentarzach twierdzą, że postać wygląda bardzo blado i wydaje się nie mieć rąk. Boże! Nie ma rąk! To duch! Nie, no widzisz, nawet nie wiem co tu powiedzieć. Co tu się dzieje? Dziwniejsze w tym zdarzeniu jest to, że postać nie porusza się, a nawet nie reaguje, gdy samochód jedzie w jej kierunku. Niektórzy ludzie w komentarzach twierdzą, że w pewnym momencie widzieli również przelatujące świetliste kule. Świetlne kule przez wyznawców... Czy to była świetlne kula? W pewnym momencie widzieli również przelatujące świetliste kule. Świetlne kule przez wyznawców... Nie, widzowie... Ty, jak ta płaska ziemia była, tam mieli rzeczy, które były mocniejsze niż w dupę te świecące kule na tym nagraniu. Zjawisk paranormalnych są uważane za duchy. Co nie sądzicie? Uciekamy. Czy to duch, czy tylko człowiek, który jest zdezorientowany? Czy to człowiek, który jest zdezorientowany? Co to jest? Jak ten lektor, to chyba translatorem czyta jakiś tekst translatora. Co to w ogóle znaczy? Że ty... CO?! Dajcie mi znać w komentarzach. Czemu kanał nazywa się Mądra Sowa? Nie wiem. Clickbait. Poniższe nagranie z kamery pochodzi z roku 2013. Ej, poczekaj, co to? Świetne kule, no. Uchwycili kilka duchów. Chyba jakieś spotkanie było. A z tego i widzimy na nim świetlisty obiekt lecący po niebie. Policjant patrolował okolice w tę sobotę. Czekaj, bo nie widziałem. I widzimy na nim świetlisty obiekt lecący po niebie. Policjant patrolował okolice w tę sobotnią noc, kiedy uchwycił dziwne światło swoim rejestratorem samochodowym. No bomba leci. Ale pewnie myślisz teraz, co jest w tym takiego przerażającego? Przerażające jest to, że nic nie udało się później odzyskać z meteorytu. To spowodowało, że ludzie zaczęli myśleć, że to mogło być UFO. Sam policjant uważał, że początkowo była to kula ognia, która rozświetliła całe niebo. Czy to możliwe, że był to nadal meteoryt, ale po prostu nie udało się go odnaleźć? A może to było jednak coś innego? Bo się spalił? Co ty sądzisz? Numer 1. Nic się nie spaliło, nie wierzysz w UFO. Wyobraź sobie, bo że jesteś zindoktrynowany. Rozumiesz to? To jest UFO. Żydem, więc się chcę, kurwa, wzbogacić. Karim dał na golibordę 5 zł. Dziękuję bardzo. Siema. Fajnie, że byłeś u fryzjera, bo ci włosy umyli i już nic nie śnieży 3. No, łupież mi wybrali z włosów i nie śnieży na stryje. W końcu quality kamerka. Przez las gdzieś w pobliżu nieznanego obszaru jest ciemno i nagle widzisz biały kształt w oddali. Normalnie ludzie prawdopodobnie natychmiast by odjechali. Co? Widzicie, żeby tu się dało w ogóle jakoś inaczej jechać? Czemu? Czemu byś odjechał? Po prostu byś jechał dalej i minął to gówno. Ile widzisz biały kształt w oddali? Normalnie ludzie prawdopodobnie natychmiast by odjechali. Nie wiem, czy normalnie ludzie oglądają ten kanał. Wysiadła z samochodu i postanowiła przyjrzeć się bliżej tej postaci. Najwyraźniej nie była to dobra decyzja, ponieważ stało się tam coś, co zmusiło ich do szybkiego powrotu do samochodu. Zamiast jednak odjechać, postanawiają udać się w kierunku postaci stojącej nieruchomo na środku drogi. Jeden z chłopców z samochodu zaczyna krzyczeć ze strachu, podczas gdy kierowca samochodu powoli przejeżdża obok. Ja pierdziele. Nie no, zesrałbym się. Arab. No dokładnie tak. Po prostu, no nie wiem, Polska taki dziki kraj, że zobaczyli Araba na ulicy i się nie myśleli, że to duch po prostu. Szejk zagubił drogę do Dubaju. Uważają, że to może być duch, a inni, że to pewnie jeden z ich przyjaciół. Czy kiedy... Cześć, co? Przyjeżdża obok. Opinie ludzi w komentarzach są różne. Jedni uważają, że to może być duch, a inni, że to pewnie jeden z ich przyjaciół. Co? Co to w ogóle znaczy? To może być duch albo jakiś ich przyjaciel, ale co? Nie wiem.
Czy kiedykolwiek spotkaliście się z czymś przerażającym, gdy byliście w samochodzie? Dajcie mi znać w komentarzach. Jakie pytanie do widzów na koniec! Nie no, to jest ciężka bomba! Naprawdę ten kanał to jest złoto jakieś! Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj. No jasne, że chcę, bo dają. Wszystko idzie wytłumaczyć logicznie. Uwielbiam oglądać Mądrą Sowę. Ale tu nie ma takich jakichś komentarzy. Miałem to oglądać w szkole, ale Gośka to popsuła, bo się boi. Nie wiem, co tu chodzi. Jakbym zobaczył straszną postać w nocy, to bym ruszył do przodu i bym spróbował przejechać tą postać. I to mi się podoba. Ja też. Oj. Chipsy paprykowe i kola gotowe. Pora oglądać. Chłopak i speedrun. Te filmiki trwają po 8 minut, a ty przygotował kolej chipsy paprykowe. Ja pierdziel. Jeszcze na takim strasznym filmie. Speedrun chipsów i coli. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy!